Prawdopodobnie chyba klucznik będzie z trzech drogi do obozu. Ja jestem tego niemal pewien. Siarki nie mamy. Stoi. Rudy mam akurat od cholery. Teraz to już będziemy mieli tym bardziej od cholery. No chyba was coś boli. Nie będę przyjmował jakichś popieprzonych żywiołaków. Pamiętajcie, nigdy się nie opłaca specjalnie zgadzać się na takie rzeczy, żeby jakieś tam jednostki ten... Żeby jakieś przypadkowe jednostki z innych miast ten... się przyłączali do nas. Bo nie mamy żadnej niemal pewności, że... Nie mamy żadnej pewności, że... O, mamy implozję. Czemu nic o tym nie wiem. Czekajmy, aż podejdzie. Myślę, że smoki się z nimi bardzo chętnie zabawią. Najlepiej to te smoki wysyłać na nich, bo smoki są żywiołakami, więc na nich nie działa właśnie ta klątwa. A jednak działa. Dobra, ja to stupczyłem. Moja wina. To wrócę później do was. Gwarantuję wam to. I proszę bardzo, mamy balistę. Tylko że balisty brak. Nie, czemu ja tak muszę być agresywnie ich zaczepiać? Nie wiem. Macie, to ja czekam. I papa. Ha, jakoś wiedziałem, że trafił. Nie wiem jak, ale wiedziałem, że trafił. Tak myślałem, czerwony strażnik graniczny. Dalej nie przejdę. I chuj. Dobra, tam są ciekawe jeszcze. Stop. A no tu, z podkowa. Z tym też będę niezwyciężony niemal. A to co to? A, znowu jakieś surowce i takie typu pierdy. Nie, kusznikami się nie leję, nie opłaca się. Ich tłuc po ryju. Masz podkowę? Z czego muszę zrezygnować? A w sumie opłaca się. No niestety z talii kart tarota musiałem zrezygnować, ale ja myślę, że to był opłacalny biznes. Wszystkie te jednostwa są odporne na magię. To jest dopiero największy demotywator. Dobra, to może jakimś potężnym czarem są jakieś światło wezmę swoich dla odmiany. A w sumie nie ma sensu, bo ja nie mam. No czego nie mam? Magii światła. Więc to będzie troszeczkę jak nieopłacalne. Nieopłacalne. Dobrze, idę na was. Śle na was smoki, drżycie tylko. I proszę bardzo. Szczęśliwy cios. Kolejny. 5 do szczęścia to już jest maksimum. Więcej nie będzie. A niestety to są żywiołaki, na nich ta tarcza nie działa. Ale cóż, my to jakoś przeżyjemy. Ale na nich już zadziała.
Bo one mają chyba odporność na magię pozującą na żywiole ognia. Tak myślałem. A to i tak są gówniane jednostki. Dobra, czas na prowokację. I nie zadziałało. Się użył na lepszy cel. Wypierdalać. No. Dostał i się uspokoił. Dobra. Powątku, git. A tu mamy za darmo nawet ten nasz unik chyba. W sumie tam nie warto było chyba. Dobra, mniejsza, mam podkowę i git. Jest jak najbardziej git. O, stajnia odwiedzona, bardzo dobrze. Teraz sobie pójdziemy Teudy. Won. Z kuśnikami się nie będę tłukł. Ja za dobrze wiem, do czego oni są zdolni. Po co mam ryzykować? O, kolejny oddziałik. Tak, chcę walczyć bardzo. Oj, coś mi się nie chce wierzyć, że to tak miało być. Patrzcie. Proszę bardzo. Zagrożenie jest już zażegnane. Pamiętacie, grając jeszcze w Hero, taka dobra rada, grając w Heroes of Might and Magic, to trzeba pamiętać, że to nie należy grać na zasadzie, że na przykład mnie interesuje rasa, strzelajmy tak, akademicka, co nie? Czyli ci magowie. I reszta mnie już nie interesuje. Nie, to tak nie działa, trzeba poznawać się wiele raz, bo znamy ich słabe punkty, gdzie i tak dalej, no. Ja na przykład tak się bałem walczyć z takimi, tą dużą ilością przeciwników, bo myślałem, że że oni są dobrzy i tak dalej, no a co się potem okazuje, że to wcale nie jest prawda, że oni nie są jacyś rewelacyjni, tylko zwykłe cioty to są. Ja tak się bałem z takimi, jak patrzę Sfora, Pujet, te wszystkie grupy. Potem patrzę, że nie ma się co przejmować. Te krasnoludy wcale nie są takie silne, na jakie wyglądały. Proszę bardzo. Ten teleport dokąd mi zaprowadził? No i mnie gdzieś zaprowadził, nie wiadomo gdzie. Biorę. Mi się zdaje, że tak lekko zboczyłem z tras. Ja w sumie lepiej, bo tu jest wiele ich, no to z nimi to nie ma się co bić nawet. A, świetnie. Po co ja to zrobiłem? Po co ja się... Dobra, mniejszo. Nie straciłem wiele. No i mamy kluczyk. I dobrze. Dobra, chodź tu. O nie. Ja się coś tak nie chcę wierzyć, że komputer tak schrzani. Zwłaszcza, że gram na naszym terenie. A z najsilniejszego was potrafię. Nie z tego. Ten jest najsilniejszy. Armageddon jest tylko obszarowy, o. Dobra, chodźcie. Już nie ma połowy oddziału. Nie sięgaj, bardzo dobrze. Arrivederci. No. I git. Czekajmy jeszcze trochę. Włócznik! Nie rozśmieszaj mnie. Nawet miejsca na was nie ma.
No a i raczej nigdy nie będzie, więc musimy włóczniku za to podziękować. A szkoda, bo ich jest dosyć dużo. Tak, chcę ich zaatakować. Świetnie, oni się chyba specjalnie pode mnie układają. Niech się przyznają. Nie dosięgam, a to szkoda. No a teraz podskocz. Niestety, przykro mi, ale w moich oddziałach nie ma miejsca na słabe krasnoludy, tylko ten jest słaby. O, arena, świetnie. Kurna. A, mogę, świetnie. Do ataku, ziom. Nie wiedziałem, że z ciebie taki flak jest. Ja nie otwieram, niech się walą. Ze smokami nie walczę, oni mogą mi za duże straty zadać. I nie broją żadnych tam, no tylko artefaktów i dóbr, więc mogę bez problemu. Właśnie, wziąłem? Wziąłem. Tylko zanim ja pójdę do obozu, to ja wrócę na główną ścieżkę. Bo pamiętam, że trzeba było iść na główną ścieżkę i wtedy ten Wustan się teleportował, co nie? Znaczy Rolf, przepraszam, się teleportował. Ja nie chcę spieprzyć za bardzo tego scenariusza, więc zrobię tak, jak sobie to twórcy postanowili. O tego cholerstwa się teraz zaroiło po prostu. Ścigaj. Oj, nawet bez straty many. Dara, będę oczyszczał teraz ziemię z dziadostwa. Nie ma, trzeba było się nie mnożyć. Dobra, ja sobie teraz pójdę główną ścieżką. Rolf raczej nie ma takiej armii, żeby nam zagroziła, więc się go nie boję. Ojojojoj. Nowe zadanie. Dobra, chodź tu ci oto. Ja ci pokażę ten. Ja ci pokażę, kto tu jest prawdziwym krasnoludem. Yeah. Dobra. No i niech będzie w taki sposób. Proszę bardzo, pierwszy ruch. Specjalnie pode mnie się chyba... No, przyznajcie się, wy się specjalnie panowie pode mnie ustawiacie. Ale to bolało, naprawdę. Dobra. Pora się zabawić. Yeah. Ale hit, widzieliście to? Jak prawdopodobnie nie. Oj, krew się poleje, krasnoludzka krew się poleje, yeah. Zajmę się smokami, bo oni są troszeczkę niebezpieczni. Ale na szczęście tylko troszeczkę. Co? Nie zabiłeś ich. Wstydź się. Shame on you. Shame on you. Chyba ich nie dosięgnę. Mam nadzieję, że to jest pojedynczy... Tak, jest pojedynczy strzał. Więc jest git. Zdychaj.
Nie chcesz mi zagrozić. Weź przestań. Nie bądź śmieszny. Chyba bez strat trochę nawet przeprowadzę, tak w miarę. Z tego co się orientuję. No, stek. No i co, głupio ci? Chujku, który miałem później. Nie zdążyłem zobaczyć, który miałem później. A się napije trochę. Ja bym się skoczył do babci. Na krew Argata, zemszczę się na Wulfstanie. Zbyt łatwo przywołujesz imię Argata. I to dla swoich własnych celów. Zostanę przy Wulfstanie. Ty też, zdrajco! Gdy tylko wrócę do Tor Myrdal, zetnę wam wszystkim łby! Jak dasz radę? Proszę bardzo! Na klany i kuźnie, Wulfstanie! Jesteś już martwym czarwiem! A więc wrócił do Tor Myrdal, tak? Wywołuje jeszcze więcej zamieszania, bez wątpienia. No cóż, gdy już odzyskamy Tor Hral, trudno mu będzie dochować swoich przysiąg. Jest jeszcze coś. Rolf martwi się także w kwestii Duncana. Ktoś go uwolnił i teraz nęka oddziały Rolfa. Jest wolny! Gdybyś był białogłową, ucałowałbym cię! A więc mój stary druh Duncan jest wolny i wprowadza zamęt! Wiesz, jak mówią, co dwóch zakapiorów, to nie jeden. Odszukajmy go. No. Dobra. No to teraz skoczymy do obozu. Z wieloma nie ma się co bić tymi panami. Jeszcze nie oszalałem. Więc ten, ja sobie... tam prawdopodobnie będzie teleport jakiś. Właśnie teraz trzeba rozplanować porządnie. No to trzeba pamiętać, trzeba zachować kolejność. A właśnie, zebranych oś. No to jeszcze dwa i będzie. Pamiętać, tych oddziałów jest zawsze więcej niż ten. Niż wymagane, więc pamiętajcie to. O, to on się pokusił, ale... O nie, teraz już jest... Teraz to na pewno z wami nie będę się bił. Oni mają zbyt fajną... Zbyt... problematyczną umiejętność. Wydupczaj. Z drogi. Chuj jebany. Dobra, i teraz z głową. No, po prostu musimy... Pamiętajcie, najpierw ich tutaj zbierzcie, a potem dopiero ulepszajcie, bo będziecie żałować. Naprawdę, będziecie potem żałować. Machiny ruiniczne. O, świetnie, biorę. Pierwszej pomocy nie biorę, bo jakoś wątpię, że mi się to przydało. Mimo, że jest naprawdę fajne. Ale nie aż tak, żeby mi dla tych... Tutaj starajcie się, żeby nie żądali złota, bo potem będzie potrzebne. No, brak. Okej, może być. 15 nie mamy, więc... Nie mam, no... O, ruda może być. Co jest? Czasami nie... Dobra, niech już będzie złoto. Złoto akurat mamy od cholery. No, wykonaliśmy cel poboczny. Wypierdalaj. Nie mam do ciebie miejsca, niestety. Tak myślałem, to jest monolit. O, mam to na... Mam to nas. O, i teraz jesteśmy przekozakami. Dobra, ulepszałem przede wszystkim tak. Tych. I musimy na nich poczekać.